Bo każdego z nas motywuje zupełnie coś innego. Może to być rozwój osobisty, może to być awans, może to być kariera, może to być poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji w pracy, może to być po prostu praca zespołowa, relacje w zespole. W zespole. Bardzo różne elementy, które każdego motywują w inny sposób. Natomiast, co zrobić, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, co motywuje naszych pracowników? Możemy się tutaj posłużyć tak zwaną metodą Góry Lodowej. Na czym polega taka metoda Góry Lodowej? Przede wszystkim na zadaniu odpowiednich pytań, które oprócz tych elementów, które pojawią się na samym początku, dadzą nam informację zwrotną, co jest pod nimi, co jest ukryte pod taflą wody tak zwanej Góry Lodowej. Na samym początku możemy zadać takiemu pracownikowi pytanie: co dla Ciebie jest najważniejsze w pracy, bądź co Ciebie motywuje w pracy? Po usłyszeniu odpowiedzi nie pozostawiamy tej informacji samej sobie. Możemy dopytać, co to oznacza, co masz na myśli przez. Czyli na przykład, jeśli pracownik mówi nam, że motywuje go atmosfera, to możemy go dopytać, co dla ciebie oznacza dobra atmosfera, ponieważ dla każdego z nas dobra atmosfera może oznaczać zupełnie coś innego. Kiedy pracownik dokładnie wyjaśni nam, co dla niego, bądź czym też dla niego jest ta atmosfera, wówczas dokonujemy tak zwanej parafrazy tego, co usłyszeliśmy od pracownika. Dlaczego? Po to, żeby dosłownie dowiedzieć się, czy rzeczywiście faktycznie dobrze pracownika. Rozumiemy. Kiedy pracownik nam powie po parafrazie: Tak, dokładnie o to mi chodzi, wówczas przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest podziękowanie za to, co usłyszeliśmy, i tak jakby podtrzymanie bądź też obiecanie, że rzeczywiście tak będziemy funkcjonować, żeby zapewnić takie poczucie bądź tą dobrą atmosferę naszemu pracownikowi.